kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 20. Uzdrowienie paralityka. Drogie dzieci, pewnego dnia Pan Jezus przebywał w jednym z domów, gdzie nauczał ludzi. Było tam tak dużo ludzi, którzy przybyli słuchać Pana Jezusa, że cały dom był zapełniony i nie było w nim już miejsca, żadnego wolnego miejsca. Dosłownie nikt więcej nie mógł już zmieścić się w środku. I właśnie wtedy do tego domu chciało wejść czterech mężczyzn, niosąc jeszcze łoże z chorym człowiekiem. Biedak nie mógł chodzić, ani nawet poruszyć nogami, był kaleką. Ludzie, którzy go nieśli, chcieli poprosić Pana Jezusa, aby go uzdrowił. Ale jak to zrobić? Nie mogli przecież wejść do domu, aby osobiście poprosić o to Pana Jezusa. Ale jeden z tych czterech mężczyzn wpadł na pewien pomysł. Powiedział: wiem, co trzeba zrobić. Wejdziemy na dach, zrobimy w nim dziurę, a przez nią będziemy mogli opuścić w dół łoże wraz z chorym tuż obok Pana Jezusa. I dokładnie tak zrobili. Weszli na dach i zrobili w nim dużą dziurę. Owinęli sznurami łoże i chorego, a następnie na linach spuścili go do sali, w której przebywał Pan Jezus. Ludzie byli bardzo zaskoczeni, widząc chorego opuszczonego na linach z dachu. Pan Jezus, który kochał chorych, wiedział, że ten człowiek popełnił grzechy, ale teraz bardzo za nie żałuje. Dlatego powiedział do niego: mój synu, twoje grzechy są odpuszczone. Niektórzy jednak spośród tych, którzy słuchali Pana Jezusa, nie kochali go ani trochę. Oni wręcz nienawidzili go. Widzieli wspaniałe cuda, które czynił Pan Jezus, jednak nie chcieli uwierzyć, że jest On Bogiem. Ci ludzie woleli raczej, aby Zbawiciel był potężnym władcą, który obdarzyłby ich bogactwami i władzą oraz zniszczyłby ich nieprzyjaciół. Ale Pan Jezus nie był taki, jak oni go sobie wyobrażali. Był On tak bardzo dobry, tak uprzejmy i tak ubogi, że wiele osób miało o to do Niego pretensje. Kiedy usłyszeli, że Pan Jezus przebaczył grzechy sparaliżowanemu człowiekowi, myśleli sobie: dlaczego On przebacza grzechy? Tylko Bóg może przebaczyć grzechy. Nie odważyli się powiedzieć tego wprost Panu Jezusowi. Ale Pan Jezus dobrze wiedział, o czym oni myśleli. Przecież Pan Bóg wie wszystko. Odpowiedział im zatem: pokażę wam, że nie jest to dla mnie trudne, aby przebaczać grzechy i uzdrowić chorego. I aby im pokazać, że naprawdę jest Bogiem i że może przebaczyć grzechy, Pan Jezus powiedział choremu: wstań, weź swoje łoże i wracaj do domu. I w tym momencie chory wstał, podziękował Panu Jezusowi za przebaczone grzechy oraz za to, że na nowo pozwolił mu stanąć na nogi. Następnie wziął swoje łoże i o własnych siłach poszedł do swojego domu. Wielu ludzi, którzy widzieli ten cud, również dziękowało Panu Bogu. Pan Jezus uczynił cuda, aby nam pokazać, że naprawdę jest Bogiem. Pytania. Co zrobił Pan Jezus, aby pokazać, że naprawdę jest Bogiem? Aby pokazać, że naprawdę jest Bogiem, Pan Jezus uczynił wiele cudów. Co znaczy wyspowiadać się? Wyspowiadać się to wyznać swoje grzechy kapłanowi, aby zostały one odpuszczone. Pan Jezus przebacza grzechy. Jakiś czas później Pan Jezus obiecał swoim apostołom, że kiedy powróci do nieba, oni zajmą Jego miejsce i będą przebaczać grzechy w imię Boże. Apostołowie stali się pierwszymi kapłanami. Pan Jezus powiedział im, że wszyscy kapłani mają przebaczać grzechy.
to wyłącznie kapłanom Pan Bóg dał moc przebaczenia grzechów. Dobry Bóg przebaczy nam grzechy, jeśli będziemy za nie żałować i jeśli powiemy je kapłanowi, to właśnie nazywamy spowiedzią. Kiedy wyznajemy nasze grzechy kapłanowi, tak naprawdę mówimy je Panu Jezusowi. Dobre dzieci, nie zapominajcie, że grzech rani dobrego Boga i sprawia Jemu przykrość. Ale jeśli żałujemy za nie, jeśli żałujemy za wszystkie nasze grzechy, wtedy Pan Bóg jest pocieszony. Pewnego dnia pójdziecie wyspowiadać się po raz pierwszy. Wyznacie wasze grzechy kapłanowi. Ale już teraz, za każdym razem, kiedy zrobicie coś złego, powinniście powiedzieć Panu Jezusowi, że bardzo tego żałujecie i musicie Mu obiecać, że więcej tego nie zrobicie. Jeśli nie będziecie żałować za swoje grzechy, Pan Jezus nie zmarzy ich poprzez spowiedź, nie przebaczy, nie odpuści wam win. Pytania do katechezy 20. Pewnego dnia czterech ludzi przyniosło do domu, w którym nauczał Pan Jezus chorego. Dlaczego? Czy ten chory mógł chodzić? Co chciał, aby zrobił Pan Jezus? Czy ci czterej przyjaciele chorego mogli wejść do domu? Dlaczego? Co więc zrobili? Czy Pan Jezus był zadowolony, widząc chorego? Co Pan Jezus powiedział o tym chorym? Czy on żałował za swoje grzechy? Czy wszyscy ludzie, którzy słuchali Pana Jezusa, kochali Go? Dlaczego niektórzy nienawidzili Pana Jezusa? Czy ci ludzie uważali, że Pan Jezus może przebaczyć grzechy? Czy Pan Jezus wiedział, co oni myśleli? Dlaczego? W jaki sposób Pan Jezus pokazał, że naprawdę jest Bogiem i że może przebaczyć grzechy? Co Pan Jezus powiedział do chorego? Co wobec tego zrobił chory człowiek? Kto obecnie przebacza grzechy w imię Boże? Kim byli pierwsi kapłani? Co powinniście uczynić za każdym razem, kiedy zrobicie coś złego? Czy grzech sprawia przykrość Panu Bogu? Dobrze. Pan Jezus jest pocieszony, kiedy żałuję za moje grzechy. Spójrz na ten obrazek. To dziecko wyznaje grzechy Panu Jezusowi.